Dzień dobry, minęła godzina 12. Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj moim rozmówcą jest pan Marek Rogalski, analityk walutowy Dom Maklerski Bość. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam państwa. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to było jeszcze na początku października, zdaje się, rysował pan scenariusz dla rynków. Mówił pan, że ta jesień może być ciężka z racji drugiej fali koronawirusa. I faktycznie ten październik był takim momentem dość nerwowym na rynkach. Dolar zaczął wtedy odrabiać poniesione wcześniej straty, natomiast to, co się wydarzyło w listopadzie, właściwie wymazało wszystko to, co działo się wcześniej. Pytanie więc, czy te 5 minut dolara, które miał w październiku, na dobre? Nie usłyszałem pytania końcowego, można jeszcze raz? Czy 5 minut dolara, które miał w październiku, już na dobre przeminęło? No właśnie, to jest dobre pytanie. Listopad zaskoczył chyba wiele osób, w tym też mnie, nie ukrywam. Zwłaszcza pierwsza dekada listopada, która pokazała tak naprawdę to, że ten tani pieniądz, ten spekulacyjny kapitał cały czas krąży po świecie i cały czas ma wolne moce przerobowe i no uderza wtedy, kiedy wydaje mu się, że jest tanio. Tak? I tak, takie mieliśmy rozegranie właśnie w listopadzie. Przypomnę, że wzrosty, czy to na giełdzie, ale i też spadki dolara zaczęły się na zasadzie dzień, dwa przed wyborami 3 listopada. Wyborami, które no mogły być trudne, tak? To chodzi o wybory prezydenckie w USA i chodzi mi o kwestię podważania wyników wyborów przez Trumpa. I przez te pierwsze dni widać było nerwowość, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, natomiast rynek to zupełnie ignorował. Też tłumaczenie tego szczepionką no trochę jest na wyrost, tak? Bo news o szczepionce mieliśmy dopiero 9 listopada, więc już pod koniec tego rajdu na rynkach. Natomiast no, pytanie o to, czy dolar już się poddał, myślę, że po części tak. Spadek w listopadzie był duży, on wymazał te zdobycze z października i na rynku widać takie podejście, że wygrana Joe Bidena to sygnał do większej słabości dolara. Sygnał do tego, żeby jeszcze bardziej ryzykować, tak, na rynkach, żeby szukać tych innych walut niż te waluty bezpieczne, do których też dolar się zalicza. No i informacja, która pojawiła się w ostatnich dniach, czyli nominacja pani Jelen na stanowisko szefowej Departamentu Skarbu w nowej administracji Bidena, też jakby temu może sprzyjać. Czyli dolar w perspektywie kilku miesięcy będzie słaby, chociaż myślę, że ten ruch będzie przerywany takimi być może krótkimi, ale mocniejszymi strzałami. Natomiast to, co widzieliśmy ostatnio, to to, że para euro-dolar puka do poziomu 1,20. Z tego, co pan mówi, wygląda na to, że przełamanie tego poziomu jest kwestią czasu. No właśnie, powiedziałem teraz o tych szybkich strzałach, tak? I mam na myśli na przykład to, co się działo w poniedziałek wieczorem, gdzie pukaliśmy na 1,20 i potem w ciągu 2-3 godzin spaliśmy na 1,19,20. Mocny ruch. Dzisiaj czy wtorek odrobienie sporej części strat. Myślę, że ponownie 1,20 nam zawita. I to, co mnie ciekawi, to mnie ciekawi osobiście to, że nie widać za bardzo aktywności ze strony członków Europejskiego Banku Centralnego. Przypomnę, że kiedy mieliśmy poziom 1,20 na początku września, to sporo było komentarzy o tym, że euro jest zbyt drogie i że to nie do końca służy interesom europejskiej gospodarki. Teraz tego nie widzimy. Natomiast myślę, że jeżeli naruszymy 1,20, to
to takie komentarze się pojawią. Zresztą 10 grudnia mamy posiedzenie EBC, więc sądzę, że takie komentarze pewnie będą. A jeżeli przełamiamy te 1,20 faktycznie, to tak patrząc na wykres euro-dolara, jak jest kolejny poziom? 1,25? Znaczy, gdybyśmy trzymali 1,20 tak wyraźnie, czyli gdzieś powiedzmy o pół figury przynajmniej, to myślę, że rzeczywiście to otwiera drogę do jakiejś większej fali wzrostowej. Natomiast to oczywiście musi mieć też jakieś swoje motywacje. Ja trochę się boję tego, co się dzieje w strefie euro, znaczy nie w kontekście komentarze BC, bo one moim zdaniem tutaj niewiele nie zmienią. Natomiast boję się troszkę o to, co się dzieje wokół unijnego budżetu. Mamy to zamieszanie i rynek ma tylko taką nadzieję na to, że Angela Merkel wypracuje jakiś konsensus. Natomiast no, przypomnę to, że według pierwotnego planu za miesiąc, czyli z początkiem stycznia, miały ruszyć już pierwsze wypłaty ze środków tak zwanego pakietu naprawczego. Na razie to wszystko jest zawieszone. Mamy weto Polski i Węgier i to jest dla mnie zagadka. Proszę, bo mam bardzo ciekawy wątek właśnie unijnego budżetu. Jak w tym kontekście należy też patrzeć na naszą walutę, czyli złotego? Mówimy, Polska, jak wiadomo, z Węgrami przeciwstawiają się temu budżetowi, oczywiście na szali jest zapis dotyczący praworządności. Czy to może być przyczynkiem do jakiegoś większego osłabienia złotego? No, według tego, co ostatnio czytałem, obserwowałem, wygląda na to, że 25 krajów Unii Europejskiej nie do końca rozumie to, o co chodzi Polakom i Węgrom. Albo nie rozumie, albo nie chce rozumieć. I to jest trochę niepokojące, bo to może powodować, że pojawi się scenariusz B, o którym już na rynku no, jest mowa od pewnego czasu, czyli scenariusz taki, że te środki z pakietu pomocowego będą wypłacane tylko 25 krajom z pominięciem Polski i Węgier. I to oczywiście byłaby informacja bardzo zła i prowadząca do osłabienia się naszej waluty. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższe kilka dni, jak patrzę na wykresy par dolar złoty, par euro złoty, no to widzę, tak jakby rynek chciał wykonać jakiś ruch w górę, czyli złoty może być w najbliższych dniach nieco słabszy, być może na fali właśnie plotek, że trudno jest o kompromis i na fali tego ryzyka, że właśnie Polska będzie pominięta w tych wypłatach. Jak będzie finalnie, być może będzie dobrze, natomiast właśnie na bliższe kilkanaście dni mogą przynieść większą nerwówkę. No właśnie, bo w tym momencie to trochę wygląda na to, że zakotwiczyliśmy przy tym poziomie 4,46 i czekamy na impuls. Tak, właśnie czekamy na impuls, czekamy na jakiś ruch i to, że euro-złoty nie może zejść poniżej 4,45, to właśnie pokazuje, że być może prędzej przebijemy 4,50, wyskoczymy na chwilę do góry na 4,53, 4,55 i dopiero później będziemy się wracali w dół. Panie Marku, zwyczajowo, kiedy mówimy o walutach, oczywiście omawiamy także sytuację funta brytyjskiego. No tutaj cały czas trwają rozmowy na temat umowy handlowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Natomiast funt zdaje się być już trochę odporny na te rozmowy i czeka też chyba na taki jasny sygnał. Jest ta umowa, czy jej nie ma? No właśnie. Jest czy nie ma? Tego nikt nie wie. Inwestorzy wierzą w bajki, tak bym powiedział, tak? Lubię wierzyć w bajki, lubię wierzyć w to, że coś będzie pozytywnego, natomiast na razie żadnej umowy nie ma i miała być umowa tydzień temu, miała być umowa w październiku, jest dzisiaj 1 grudnia i dalej nic nie widać, tak? Dalej w kluczowych sprawach nie ma kompromisu.
Na to wygląda, że w najbliższych dniach Unia Europejska będzie wdrażać plan awaryjny na wypadek wyjścia bez umowy Wielkiej Brytanii z Unii. Także to jest trochę niepokojące. Natomiast no, rynek, tak mówi, wciąż ma nadzieję, wciąż chce wierzyć w bajki. Natomiast no, boję się takiego czegoś, że zamiast tej kompleksowej umowy handlowej my zobaczymy napisane w naprędce porozumienie, które będzie zakładało zerowe stawki celne. Głównie po to, żeby nie było jakiegoś zamieszania po 1 stycznia. Natomiast to chyba nie jest to, o co nam chodzi, więc jakoś nie do końca osobiście rozumiem ten optymizm na rynku funta. A gdyby jednak doszło do podpisania tej umowy, czy to będzie takie szybkie, krótkoterminowe wsparcie dla funta, czy można się spodziewać takiego mocnego ruchu w górę? Znaczy tak, z racji tego, że jest bardzo mało czasu, ja myślę, że my, jeżeli zobaczymy cokolwiek, zobaczymy tak zwany ogólny zarys umowy, która będzie doprecyzowana w ciągu najbliższych miesięcy. Tylko no, biorąc pod uwagę to, jak wolno szły obecne rozmowy, to będzie tak zwany połowiczny sukces, tak? Więc ja myślę, że funt na tej fali być może wzrośnie, ale potem się szybko cofnie, tak? Bo jednak to nie będzie to, o co wszystkim chodzi. Więc też pamiętajmy o tym, że w ostatnich tygodniach funt drożał, tak? Właśnie drożał mimo tego, że umowy nie było cały czas. Panie Marku, to na koniec jeszcze jedna waluta, o której było głośno jeszcze kilka tygodni temu, natomiast temat jakby trochę ucichł, czyli turecka lira, czy tutaj już największe problemy ma ona za sobą? Myślę, że na tureckiej lirze jeszcze zobaczymy duże ruchy, dużą zmienność. To, co się teraz wydarzyło, to oczywiście było pokłosie odwołania szefa Banku Turcji przez pana Erdogana, podwyżka stóp procentowych. Natomiast pamiętajmy o tym, że relacje Turcji z Unią Europejską, relacje Turcji z USA są bardzo trudne i jedna podwyżka stóp procentowych tego nie załatwi. Inna sprawa to jest to, że Erdogan i jego otoczenie od dawna twierdzi, że podwyżki stóp to jest złe rozwiązanie, więc mam wrażenie, że na tureckiej lirze mamy tylko taki krótki przestój i znów lira będzie słabła. Także tutaj jeszcze końca kryzysu raczej nie ma. Panie Marku, tak jak powiedziałem, lira była ostatnią walutą, którą dzisiaj omawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki również. Do widzenia. Moim rozmówcą był pan Marek Rogalski, analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. A ja przypominam, że kolejny program prosto z parkietu jutro godzina 12. Dziękuję, jesteśmy po antenie. Super, wielkie dzięki. Dzięki. Coś jakby głos Przemka był taki... Nie wyraźnie.